Zorganizowaliśmy turniej 4-5 marzec, weekendowy. Były to ogólnopolskie mistrzostwa Gdańska dla chłopców rocznika 2008. W turnieju wzięło udział 150 chłopców z całej Polski. Chłopcy przyjechali do nas z Białegostoku, z Olsztyna, z Koszalina, z Kołobrzegu, z Torunia, z Poznania. Tutaj dwie lokalne drużyny, Jaguar Gdański i GTS Pruszcz Gdański. Celem turnieju była popularyzacja sportu, piłki nożnej, zabaw ruchowych wśród dzieci i młodzieży. Wychodzimy z założenia, że piłka nożna to coś więcej niż sport. To jest pasja. My natomiast jako grupa rodziców, sponsorzy, osoby dorosłe wspieramy po prostu tą pasję, żeby nasze dzieciaki miały co robić i uczyły się różnych zachowań poprzez sport. Poziom rozgrywek sportowy, ale też ujęło mnie przede wszystkim atmosfera ze strony rodziców i samych chłopców, którzy kibicowali sobie niesamowicie. Oni przez te dwa dni, niektórzy już próbowali się zaprzyjaźnić, bo zauważyłem, że część chłopców kibicowała dla zespołu jednego, część dla drugiego. To było naprawdę bardzo fajne, takie ujmujące i to też jest takie podsumowanie dla nas jako organizatorów, że to co robimy to jest coś fajnego. Walka była do ostatniej chwili i z tego naprawdę jesteśmy dumni i wiem doskonale, że organizacja takich turniejów to są bardzo dobre pomysły, szczególnie właśnie dzieci mogą jak gdyby się sprawdzać, trenerzy również jak gdyby oceniać swoją pracę poprzez poziom swojego zespołu i myślę, że dalej z Jaguarem będziemy organizowali w kolejnym roku podobny turniej. Dzieciaki walczyły jak lwy, dlatego turniej przebiegł w miarę spokojnie, bez żadnych złamań. Na szczęście nas wszystkim czuwałem i wszystko było pod kontrolą. Tak jak wspomniałem, w turnieju wzięło udział 14 drużyn. Zwycięzcą turnieju została drużyna Jagiellonii Białystok. Drugie miejsce zajął Bałtyk Koszalin. Na trzecim miejscu Jaguar Południe.
się cieszę, że wygraliśmy ten turniej, bo bardzo rzadko gramy z takimi drużynami z Gdańska i Poznania. Naprawdę bardzo przyjemne. Był bardzo wysoki poziom. W przyszłości bardzo chciałbym zostać piłkarzem zawodowym. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Cieszymy się, że mogliśmy wystąpić w tak dobrze zorganizowanym turnieju. Cieszę się bardzo z postawy naszych podopiecznych, którzy zaprezentowali naprawdę się z bardzo dobrej strony, indywidualnie, jak i cała drużyna, gdyż w całym turnieju straciliśmy jedną bramkę, przegraliśmy tylko jeden mecz, a więc chwała chłopakom za to, że potrafili tak dobrze się zaprezentować na tle naprawdę silnych drużyn.